prostu nawiązać do tej propozycji ojca, że 60 zł to ci oddam od razu, a dalej to tak jak ci mówiłam. No. Będzie możliwość zakupu dziczyzny, proszę ojca. I ona będzie, to ona będzie zapakowana. Mieszkałaś za darmo tyle czasu w domu, nic nie płaciłaś w sensie takim zasłownym, także więc wiesz. Nie tylko gotować bez możliwości jedzenia. No, no nie ma żadnych metod. U ciebie metody były zawsze te same. No. Do także, tego przyszłego tygodnia. My w przyszłym tygodniu mamy świętego także długopis i długopis. 3 listopada, panie profesorze. 3 listopada, czyli to będzie piątek. Tak, idealnie proszę, by się złożyło, jakby w dniu świętego Huberta uruchomić to. A żeby pan no właśnie, bo ja tutaj przypomnę piękne polskie przysłowie. Każdemu są potrzebne, ci powiedziałam, staje, że ja mam chyba 5 groszy wyliczone wszystko. Cały obiad. I absolutnie, proszę absolutnie państwa, ja myślę, nie dostaniesz 360, bo to jest wykluczone. Tak jak ty to zakładasz od razu, to oczywiście, że nie dostaniesz. Po co ty tak gadasz? No. Moje też są pieniądze. A to zaświadczenie, co ty powiedziałaś, to na jakie wezwanie ty się chciałaś zgłosić? Od świętego Huberta. Z wszystkich darów lasu. Warto to spróbować i popierać polskie lasy. No kiedyś ta rozprawa będzie, ale czy ona będzie w sądzie ta rozprawa, czy to będzie gadane? Ekologiczna, nie to, to. Powinniśmy być patriotami żywnościowymi. Tak, i będą ludzie zdrowsi. Zdecydowanie. Tak, będzie zdrowsi, o to chodzi, żeby... Także spróbujmy zachęcać Polaków do tego, żeby przynajmniej raz w tygodniu... Czy to jest drogie bardzo? No, no, jeszcze dzisiaj drogie. Ale może... A mniej więcej powinna sama widzieć, jak ten wniosek wygląda. Nie może stawać się tańsze, bo tak, ta cena też wynika z ograniczonego spożycia i to jedno, drugie, że tak do sądu to o spadek mi się teraz za drugim razem napisało, tak jak jest tam pokazane, w dwóch zdaniach i to przeszło, bardzo ładnie. Ale że mi się tam dalej nie zareagowało, no to wiadomo, że to odrzucone. No. Polski Związek Łowiecki cały chyba czas, pracuje. Cały czas tak powstało stowarzyszenie, konsorcjum takie, Dziczyzna Polska właśnie, żeby tą polską dziczyznę nie, no, promować w Polsce. Ma sens. Spadek ma sens, tylko to mieszkanie tu i teraz nie ma sensu, ale o spadek ma sens. Ale nie, ale po co? To jest więcej cierpienia. Sceną wołowiny, czy może nawet... Ja nie jestem bez, ja jestem zawsze zły. Ty życzyłaś, życzyła, nagadała za plecami, głupoty zawsze gadasz. To ty jesteś jako ten niemile widziany gość, jesteś zawsze bez i tak chcesz to przerzucić na kogo innego. To są tak, jest dzik. Tak, jeleń, sarna, daniel. Także tą liczką już przełączam, bo tu będzie radio nasze Maria nadawało i będzie, proszę państwa. O hodowli zwierząt gospodarskich dopuszcza do... A łosie to już jest coś innego. Łosie to już zupełnie coś innego, tak, one są chronione. One są w jednym ratowym na razie, także są chronione. Zawsze ta liczka powinna być wiesz. Ale całoroczny okres ochrony, w tej chwili się ich nie pozyskuje. Nie polujemy na... O Jezu, bo się tutaj inny daje jakiś... Ale mamy przecież doskonałe, nawet sama nazwa, rosół królewski, to jest rosół z bażanta. Zbażantko no. Się długo gotuje. Nie wiem, tu może no, ten to na tym polega. Dobra, na razie z innego na pewno. O, żeby smakowitość tutaj wydobyć. Żeby tą kwintesencję wydobyć tak, ten właśnie. Ten bukiet taki smakowo-zapachowy, żeby jednak... Tak, dajmy teraz to jest, tak. To jest jak się nazywa bażan, tak? Bażan, tak. Chciałam liczką skrzyczeć. Nie, no, to znaczy, jeżeli chodzi o samą cenę zakupu, to tutaj czy można nie, nie ma, że tak powiem, ceny rynkowej, bo firmy nie skupują tego. To jest tak. Tylko, można dostać w prezencie od myśliwego w ten sposób. Ale to nie, jeżeli są hodowlane bażanty, ale to nie ma porównania hodowlane, a dziki, tak. No to w granicach 25-30 zł takie bażanty są sprzedawane. Taki no, bażan? Tak, no więc taki żywy bażan, prawda, dziki. W piórach, nie, mówię o tych hodowlanych, więc no dziki ze względu na walory te odżywcze to powiedzmy 40-50, prawda, no bo to jest to zupełnie tak. Inny charakter tak. Mięsa, inny charakter. Ale, to nie ten rosół. Tak, to nie ten rosół. Państwo profesorowie, otóż właśnie ja tego nie mogę zrozumieć, że łowią tu, przyjeżdżają gdzieś z zachodu, łowią to wszystko. Myśliwi, prawda? No i później wywożą to za grosze. Ile kosztuje tak na przykład takiego dzika, jak wywożą? No w tej chwili oni
mają firmy zachodnie, mają punkty skupu, sieć punktów skupu w Polsce. I takiego dzika w skórze, czyli takiego odstrzelonego przez myśliwego, wypatraszonego, schłodzonego. Czyli no, w przypadku wieprzowiny się mówi o półtuszach, tylko tu dochodzi, że skóra i tak dalej. To jest na skupie po 4,50, zależy jaka firma skupuje. Ale są jeszcze tańsze. To znaczy, mięso jest jeszcze tańsze. Nie, dzik będzie najtańszy w tym momencie. I jeleń, jeżeli chodzi o mięso z jelenia, też w skórze, bo to zawsze myśliwi dostarczają w skórze. Nie wolno im skórować, tylko do skupów w skórze się dostarcza. To jest w tej chwili cena 6, 6,50, 7, zależy od skupu. A później jak oni przywożą to tutaj? No to już jest oczywiście poporcjowane, ładnie, hermetycznie zapakowane, z odpowiednimi logotypami i tak dalej. I wtedy już kosztuje 40, 50, czy tak jak powiedziałem w telewizji, nawet najdroższa sięga nawet 200 zł z sarny, bo sarna jest najdroższym gatunkiem. Jak oni przywiozą tu do nas. Tak, to już, ale to już takie skrajne ceny, te 200 zł, bo tam jeden ze słuchaczy zadzwonił, że to strasznie wysoka cena, ale czasami się zdarzają takie wysokie ceny. Ale generalnie to jest, powiedzmy, 50-70 zł takie realne. Jak są chętni na kupno, no to cenę podnoszą. No oczywiście, tylko że po co ma... Ale po co? A dlaczego? I tego nie rozumiem. Przecież ci Polacy nie mają rodziny. Nie mają... Mają tyle pieniędzy na utrzymanie tej rodziny swojej, siebie. To dlaczego tak robią? Dlaczego takie... To jest jakiś brak gospodarności wśród nas. To tak, jest człowiek gospodarnym. Dzisiaj w tym takim szybkim tempie życia nasze gospodynie wolą przygotować coś szybkiego i najszybciej przygotuje się danie z mięsa kurcząt, brojlerów. Tak, bojlery. A niestety dziczyzna wymaga troszkę pracy. Tak, tak, dziczyzna wymaga trochę pracy. I serca trzeba włożyć. Serca przede wszystkim. Ale też tak samo ja mówię, czy Polacy nie mogą tego przerabiać, tej dziczyzny i sprzedawać? Mogą. Nie tak drogo na przykład jak Niemcy u nas? Mogą, tylko że to jest troszeczkę też blokowane. Oni zarobili? A kto blokuje? Dlatego idea tej promocji polega na tym, specjalnie ktoś blokuje. No także? Zewnętrzne działania prawdopodobnie są na to ukierunkowane, żeby ta dziczyzna znowu jakieś ja wiem, bo tu zagląda samochód, trzeba je zaglądać, ja wiem. Najprawdopodobniej tak jest w tej chwili. Ale tam będzie wjeżdżało z tamtej, tak? Tam będzie lane? Tak. No, a tutaj to... Tak, bo ja już widzę, że to... Musimy się dobijać. Polski Związek próbuje promować, żeby to rozpropagować wśród Polaków. Promujemy dziczyznę, zdrowe jedzenie. Zdrowe, jest naturalne, bez konserwantów. Od zwierząt z wysokiego poziomu dobrostanu. Od zwierząt, które same sobie zdobywają pasze. I to pasze najlepsze, bardzo bogate w bioskładniki. I potem te składniki są transferowane przecież poprzez produkt żywnościowy do naszego organizmu. Tak. Więc człowiek może być naprawdę zdecydowanie zdrowszy. Przy czym trzeba pamiętać, że tak, nigdy nie będziemy jedli 50 kg dziczyzny, bo nawet to nie jest potrzebne. Ale te kilka kilogramów, te półtora czy dwa kilogramy, bo tyle każdy statystyczny Polak mógłby jeść. To niech je tyle, ile potrzeba. Tak, nie? Tam, to już... nie ograniczajmy dobra. Już byłby, oczywiście, ale to już byłby sukces, bo dzisiaj na statystycznego Polaka przypada od 5 do 15 deko dziczyzny. To jest naprawdę śmieszne. Tak minimalny, niewielki nawet udział. Nie spróbuję, tak. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jesteśmy jednym z czołowych producentów dziczyzny w Europie, a konsumpcja jest na najniższym poziomie. No właśnie. To jest niepoważne. No właśnie, to jest... Bo tak odwrócone wszystko jest. Tak, tak. A to jest dar lasu. Ale jeszcze jedno, ja już ucieknę, ojcze Benedykcie, ale jeszcze jedno, na przykład teraz są jakieś tam futerkowe zwierzęta i oto ci tak zwani ekolodzy, ale ja nazywam ekoterroryści, bo to oczywiście rozumiem. To wynajęte często jest, albo wwiedzione propagandą jakąś. Też chcą, żeby te futerkowe jakieś... Zaprzestać hodowli, żeby tak... Jakie to zwierzęta? No, norka między innymi, norka. Chociażby. A ta norka, ona zjada to, co... Oczywiście wszystkie odpady utylizacyjne przecież. A więc naturalnym utylizatorem jest. Jest naturalnym utylizatorem. Taki, no, dbający o ekologię. To powinno być zwierzę. To powinno być za. Tak, a ja sprzeciw. Ale u nas nie, ale kto inny będzie to hodował. Tak, z całą pewnością. Chodzi to o rynek. Podobnie jak z dziczyzną, tu jest o rynek skór. Rynek skór zwierząt. I tu u nas będą głosować, i pewno będą lobbować, i pójdą do Sejmu i tak dalej. I
I bardzo będzie co zrobić z tymi odpadami, które no, ten orgi jest. Dzisiaj a poza to zjeść. A poza tym będą to ogromne koszty. Przecież to utylizacja to są też ogromne koszty. Tak. I znowu nie bezpośrednio dla środowiska likwidować w Polsce? No znaczy, takie są żądania tych ekoterrorystów, jak to ojciec nazwał. Ekoterroryści. A w tej Puszczy Białowieskiej. No przecież ekoterroryzm. A jak było ta Dolina Rozpłody? To no samo. Właśnie. Ile oni dostawali za dzień, żeby tam przywiązać się albo tam rozrabiać? No. Tak, to nie było za darmo. Przyroda zawsze sama się równoważyła. I tak powinno być. I te dary lasu, które przepiękne las nam przynosi, wręcz na dłoni daje, my naprawdę powinniśmy wykorzystać. Bo wszystko możemy wykorzystać. Mamy las, i las też. I mamy lasy, bogate lasy. Pochłania CO2. Tak. Nie potrzeba nam nie wiadomo czego tam, prawda, jakiejś techniki. Oczyszcza powietrze. Oczyszcza powietrze. Właśnie ale mówi się, wczoraj była u nas konferencja, ja niestety nie mogłem być, ale czytałem później w internecie, że te zielone miasta, żeby budować. Niemcy tak budują w tej chwili. Tak. Dachy? Nie. Są zielone. Po pierwsze zawód Pucharu Świata w Francji. Tak. Na integrację tych pomów posiłkami manewrującymi do 1000 kilometrów. Nośną stroną niemieckiej konstrukcji według niego jest jej rozpowszechnienie. A w przypadku Szwecji trzeba rozważyć, jak korzystna byłaby tu długofalowa współpraca w zakresie przemysłu zbrojeniowego. W ramach programu Orka Polska chce kupić 4 nowe okręty podwodne. Procedura ma ruszyć 2 lata temu, ale się opóźniła. Między innymi z powodu dodania warunku uzbrojenia jednostek pocisków dalekiego zasięgu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje już wnioski o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów. Pomoc może sięgnąć kwoty do 100 tysięcy euro rocznie i mogą się o nią ubiegać grupy, które zadeklarują realizację biznesplanu w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. Według agencji wspólne działanie kilku producentów jest szansą na obniżenie kosztów funkcjonowania przez m.in. wspólne zakupy oraz użytkowanie maszyn i urządzeń. Dzięki zwiększeniu oferty grupa ma również lepszą propozycję negocjacyjną w kontaktach handlowych i ustalaniu warunków sprzedaży. O innych korzyściach stworzenia grupie organizacji producenckich mówi Paweł Żuk, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów. Rolnicy zrzeszają się grupy producentów mogą też wspólnie inwestować w infrastrukturę związaną zarówno z produkcją, ale też przygotowaniem produktów rolnych do sprzedaży. Wspólne inwestycje obniżają z kolei koszty jednostkowe takich produktów wprowadzanych na rynek przez grupę producentów. Dalej też grupa stwarza możliwości nawiązywania trwałych kontaktów handlowych, zapewnia większą stabilność zbytu produktów rolnych, umożliwia też uruchamianie prowadzenia pewnych kampanii promocyjnych, reklamowych, czy też umożliwia łatwiejszy dostęp do kolejnych doradztwa dla rolników zrzeszonych w grupie producentów, co też przekłada się na wzrost jakości produkowanych produktów rolnych. Wnioski o przyznanie wsparcia na tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można składać w oddziałach regionalnych agencji. Można to zrobić osobiście lub też przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Obecny nabór wniosków potrwa do 28 grudnia. Zdymisjonowany szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont nie zamierza ukrywać się w Belgii, powiedział jego belgijski adwokat. Dodał, że Puigdemont nie zdecydował jeszcze, czy będzie ubiegał się o przyznanie mu azylu w tym kraju. Były premier Katalonii przybył do Brukseli wczoraj wraz z 5 byłych ministrów w regionalnym rządzie Katalonii, którzy tak jak on zostali odwołani ze stanowisk przez hiszpański rząd centralny w celu przywrócenia porządku prawnego. Nastąpiło to po piątkowym przegłosowaniu przez kataloński parlament rezolucji o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii. Po przylocie do Brukseli Puigdemont skontaktował się z belgijskim adwokatem, który specjalizuje się w sprawach ekstradycji i azylu politycznego.
Ukraina zaczyna miarkowane okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie oraz na północy przelotny śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, na górach śnieg. Na zachodzie i południowym zachodzie miejscami deszcz. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 9 na północnym zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich od 0 do 5. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty. We wschodniej połowie Polski w porywach do 65 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. No nie, ja jako Dawid drogę do pojednania, to temat dzisiejszych rozmów niezakończony. Naszymi gościem będą pan Mariusz Stanisław Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity w Toruniu oraz Państwa Małgorzata i Tadeusz Tomaszewscy, mediatorzy. Początek tego spotkania na terenie Radia Maryja i Telewizja o godzinie 18.15. To naszymi gościem kontynuować będziemy temat audycji dla małżonków i rodziców o 21.30 na antenie Radia Maryja. Piękne tyle myśliwych, tylu leśników. Nie chcę łączyć leśnicy wszyscy po studia. Prawda? I on ich tam dzieli. Chyba na problemy temat artykułu z codziennej prasy polskiej. Naród potrzebuje pokuty. Rozpoczynamy obchody stulecia odzyskania niepodległości. Arcybiskup Warmiński zaprasza w czerwcu przyszłego roku do Wierzchwałdu na Narodowy Dzień Pokuty. Przepraszajmy Boga za nałogi, rozwody, aborcje, życie bez ślubu. W naszym dzienniku wywiad z arcybiskupem Józefem Górzyńskim. Ogień w czyśćce. Ogień w czyśćcu jest taki sam, co w piekle, tylko nie jest wieczny. Nauka świętego Jana Maligianeja niech zmobilizuje nas do lepszego życia. Walczymy o lepszą Polskę. W przyszłym roku mija 70 lat od zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. W naszym dzienniku wyjątkowa rozmowa z jego córką Zofią Pileckiego. Rodzice pytają o zmyślać. Minister Anna Zalewska jaką prowadzi zbiegła do Polki Norweszka. Były to wybrane problemy temat artykułu z codziennej prasy polskiej. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 13. Gdzie Polska? Gdzie Polska?
31 dzień miesiąca października, wtorek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr, zapraszam na audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, 3 800 000 000 zł, tyle wyniosła nadwyżka budżetowa na koniec września. Minister rozwoju i finansów to przedstawił na konferencji prasowej wykonanie budżetu do września. Podkreślił, że ostatni raz nadwyżka w budżecie była w roku 2007. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu konferencji prasowej zorganizowanej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Deficyt na koniec września całego sektora finansów publicznych, czyli z uwzględnieniem emerytur, NFZ-u, wszystkich dodatkowych wydatków, wyniósł około minus 1 miliard. Czyli dla przykładu u naszych poprzedników, jak deficyt całoroczny wynosił minus 100 miliardów, no to minus 1 miliard myślę, jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Zresztą na koniec września mamy nadwyżkę w budżecie państwa w wysokości 3,8 miliarda. Skąd takie solidne, zdrowe wyniki budżetu i całego sektora finansów publicznych, które pozwalają nam nie tylko finansować te wszystkie wydatki społeczne, ale też przeznaczać coraz więcej pieniędzy na rozwój. Te pieniądze na rozwój pokazały się już też w nowelizacji budżetu. Tam w nowelizacji budżetu przeznaczyliśmy ponad 3 miliardy złotych dla instytucji rozwoju, takich jak Polski Fundusz Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Ale oprócz tego warto też pamiętać o tym, że my czyścimy niejako zobowiązania z przeszłości. Czyli w ramach tych wyników budżetu widzicie Państwo miliardy złotych wydane na służbę zdrowia, więcej niż zaplanowane było w budżecie. Na wykup kolejek, na wykonania, na przede wszystkim na zakup sprzętu medycznego, na różnego rodzaju operacje, endoprotezy, zaćmy, na onkologię i wiele innych dziedzin medycyny. Ale również wykupujemy niejako zobowiązania z przeszłości inne. Na przykład prawie 2 miliardy 400 milionów złotych, czyli bardzo duża kwota, została przeznaczona na zapłatę za deputaty węglowe dla górników, dla emerytów górniczych. I to jest zobowiązanie z ostatnich kilku lat. Jednorazowo staramy się niejako wyklarować całe to zobowiązanie państwa i tą kartę niejako zamykamy, prawda? Albo z ostatnich kilku lat narosły zobowiązania, bo z ostatnich 10 lat narosły zobowiązania wobec niektórych służb mundurowych co do wypłat ekwiwalentów. Też w nowelizacji, która jest zawarta tutaj w budżecie państwa, zostało to ujęte. Dochody podatkowe w ciągu ostatnich 2 lat rosną bardzo ładnie. I pokażę teraz kilka szczegółowych slajdów, żeby oprzeć to na liczbach. Otóż prognoza dochodów VAT pierwotna na ten rok zakładała wzrost o 10,9%, to jest do poziomu 143,4 miliarda złotych. Tymczasem już dzisiaj, na koniec września, mamy informację o tym, że dochody sięgną prawie 119 miliardów po 3 kwartałach. Dodatkowo mamy wstępne wyniki za październik i wiem, że będą one oscylować między 12 a 14 miliardów złotych, a więc gdy dodamy, załóżmy po środku tą liczbę, czyli około 13 miliardów, no to mamy 132 miliardy po 10 miesiącach. I w związku z tym no, możemy być pewni, że na koniec roku nie tylko osiągniemy założone 143 miliardy złotych z VAT-u, ale przekroczymy i dlatego dzisiaj pokazujemy prognozę 153 miliardy złotych z VAT-u. Jednocześnie też pojawiały się takie pytania w przestrzeni publicznej, czy nie jest to związane z wydłużonym okresem zwrotu VAT-u. No to tutaj pokazujemy porównanie do roku 2016, że w roku 2016 zwrot VAT-u to powyżej 43 dni średnio dla wszystkich firm, które otrzymują zwroty VAT-u, a dzisiaj jest to
około 38 dni, a więc 10% szybciej zwracamy. Nie było nigdy takiego przyspieszenia zwrotu VAT, czyli zupełnie odwrotnie niż mówią niektórzy ludzie niedoinformowani. My dużo szybciej oddajemy ten VAT, ponieważ Krajowa Administracja Skarbowa może szybciej przeanalizować różnego rodzaju dane finansowe, dane VAT-owskie. My wdrażamy tutaj w Ministerstwie Finansów coraz to bardziej zaawansowane narzędzia informatyczne, które pozwalają nam właśnie wszystkie te anomalia szybko wyłapywać, ale pozwalają nam też stwierdzać, że ta firma jest firmą na 100% porządną i na pewno wszystko jest w porządku w jej rachunkach i dlatego szybciej zwracamy ten VAT. A jednocześnie też pojawiło się takie pytanie, dlaczego tych zwrotów jest mniej? No przecież na tym właśnie polegały karuzele VAT-owskie. A nawet jak pan poseł Janusz Szewczak powiedział, to nie karuzele, tylko całe lunaparki i całe wesołe miasteczka VAT-owskie. Z tym, że mi nie jest do śmiechu, bo to było jedno wielkie złodziejstwo, które mam nadzieję będzie wyjaśnione w ramach albo komisji śledczej, albo też my na pewno pokażemy, będziemy pokazywali różnego rodzaju patologie, które panowały. Ponieważ to jest główna danina Skarbu Państwa i trzeba się na tym absolutnie skoncentrować i to my zrobiliśmy. Zastosowanie analizy wielkich baz danych, tak zwane Big Data, zastosowanie najnowszych instrumentów informatycznych pozwoliło nam osiągnąć tutaj w Ministerstwie Finansów ten sukces, w który opozycja zupełnie nie wierzyła i dlatego dzisiaj przecierają oczy ze zrozumienia, że coś takiego jest możliwe, przekroczenie o 10 miliardów założonego budżetu, co do którego główne panie posłanki z opozycji, które komentowały budżet rok temu, mówiły, że to jest absolutnie niewykonalne i że deficyt budżetowy będzie wyższy o 20 miliardów. Cytuję tutaj, dokładnie powiedziała, o 19 miliardów, żeby być precyzyjne. Czyli nie 60 miliardów wyniesie tylko 80. Tymczasem cały deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 50 lub mniej, a deficyt budżetu państwa około 31 miliardów. To są te różnice między budżetem państwa a sektorem finansów publicznych, które wyjaśniałem na początku. Też w wyniku wdrożenia z monitoringu towarów mamy przyrost podatku akcyzowego i to pomimo, że mafie VAT-owskie, na przykład na przejściu w Łódzisku, z przejściu z Litwą, uiszczały wcześniej, w roku 2014-2015, one uiszczały tam akcyzę po to, żeby móc bez przeszkód jechać do interioru, do środka Polski i tam nielegalnie rozładowywać to paliwo, czy rozładowywać ten susz tytoniowy i w ten sposób okradać całe społeczeństwo. Myśmy to ukrócili, ale poprzez to, paradoksalnie, akcyza na przykład w Białymstoku, czyli właśnie tam w tej Izbie Skarbowej, któremu podlega to przejście graniczne, ona lekko zmalała. Mimo tego typu ukrócenia, tego typu patologii, łącznie akcyza bardzo ładnie przyrasta. Dobra sytuacja na rynku pracy powoduje też, że mamy ładny przyrost podatku PIT i tutaj w tym kontekście chcę powiedzieć, że na ostatnim spotkaniu w Tallinie ministrów finansów, na którym byłem, bardzo szeroko komentowana była informacja, że w Polsce przez pierwsze 6-7 miesięcy 2017 roku utworzonych zostało 2/3 wszystkich miejsc pracy w przemyśle. To jest właśnie skutek planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Industrializacja, w którą nikt nie wierzył, stała się faktem już. Dzięki temu utworzyliśmy 223 tysiące miejsc pracy, że w całej Unii Europejskiej w przemyśle utworzonych zostało 354 tysiące miejsc pracy, czyli 2/3 wszystkich nowych miejsc pracy w przemyśle to miejsca w Polsce. Tu ściągamy wszystkie takie inwestycje jak LG, Mercedes, Toyota, Volkswagen, Rolls-Royce, GE, General Electric bardzo dopomogły, ale też polscy przedsiębiorcy zaczęli inwestować w przemysłowe przedsięwzięcia i to szczególnie mnie cieszy. To, co jest też takim
wstydliwie ukrywanym faktem przez naszych poprzedników, to podatek CIT. I to podatek, na który chcę zwrócić szczególną uwagę, bo przecież my obniżyliśmy podatek CIT dla przedsiębiorców małych i średnich. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają przychody do 1 200 000 euro, płacą podatek CIT 15%, a nie 19%, tak jak to było przez poprzednie 13-14 lat. Więc mimo obniżki podatku mamy bardzo ładny przyrost w ciągu 2 lat podatek CIT o 17%, a w ciągu 1 roku przyrost o 13%. Tymczasem to jest ten slajd, który warto zapamiętać, ponieważ łączny poziom podatku CIT w roku 2008, czyli pierwszym roku rządów naszych poprzedników, wyniósł razem z samorządami około 33 miliardów złotych. I po 8 latach, w 2016 roku, dopiero wracamy do tego poziomu. Tymczasem w niektórych branżach zyski urosły o 50%, w innych o 25%, a CIT stał na tym samym miejscu. Podatek od zysków firm stał na tym samym miejscu. No, to jest nie tak, prawda? W niektórych branżach urósł jeszcze więcej zysk. Średnio zysk rósł około 25-30%. Nie liczę tutaj branży finansowej, bo ona jest troszeczkę nieporównywana też ze względu na podatek bankowy. Czyli załóżmy, CIT rośnie, zysk firm brutto rośnie o 25-30%, no to te pierwotne 30 miliardów powinny zamienić się w 40 miliardów. W CIT-u po 8 latach. Tymczasem dzisiaj cofnęliśmy się po 8 latach i dopiero teraz nadrabiamy te zaległości. Dlaczego? Bo skutecznie wdrożyliśmy klauzulę unikania opodatkowania. Skutecznie zaczęliśmy walczyć z rajami podatkowymi. Moje rozmowy z ministrami finansów z różnych rajów podatkowych, takich jak Szwajcaria między innymi, Wielka Brytania, Holandia, pokazują, że no, nasi partnerzy, takich nazw oczywiście, bo chcemy z nimi współpracować, zaczynają rozumieć, że coś tutaj jest nie tak. Oczywiście nie zmienimy tej rzeczywistości rajów podatkowych z dnia na dzień. Ale chcę mocno podkreślić, że te raje podatkowe to jest piekło dla całych społeczeństw, takich jak Polska. I zaapelować do wszystkich przedsiębiorców i obywateli, którzy zarabiają dużo pieniędzy i uciekają z płacenia podatków, żeby tego nie robili. Cieszę się też z tego, że na skutek naszej inicjatywy na forum Komisji Europejskiej właśnie chociażby wczoraj prowadziłem rozmowy w tym zakresie, właśnie przystępujemy do próby opodatkowania dochodów dużych korporacji, które lubią uciekać do rajów podatkowych, międzynarodowych i polskich. Ja tutaj nie różnicuję. To są też takie firmy międzynarodowe w Polsce, które bardzo uczciwie płacą podatki w Polsce i za to im dziękuję. Ja bardzo też szanuję ten kapitał, który tutaj ma centralę, tu podejmują decyzje. Te firmy tutaj prowadzą badania, rozwój stąd, a jednocześnie płacą tutaj podatki i godziwie płacą pracownikom. A to tam się znajdują niestety tacy polscy inwestorzy, którzy nie postępują fair wobec pracowników, a podatki płacą gdzieś indziej na świecie. To nie jest w porządku. Dlatego dla mnie główne rozgraniczenie jest właśnie takie, czy tutaj uczciwie płacimy podatki w stosunku do zysków, w stosunku do przychodów, które w Polsce osiągamy. Pierwsze wielkie sukcesy w podatku PIT od 10 lat, to bardzo wyraźnie widać tutaj na tym slajdzie. Jednocześnie też, szanowni państwo, mamy rekordowo niski przyrost długu Skarbu Państwa i warto też zdać sobie sprawę z tego, że dług Skarbu Państwa zasadniczo jest, jego przyrost zależy od deficytu budżetowego. Jeżeli mamy właśnie od deficytu budżetowego, a nie od deficytu sektora finansów publicznych, bo tutaj wpływ pieniędzy na przykład z NBP-u przekłada się w końcu na niższy przyrost zadłużenia. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli deficyt budżetu państwa 30 parę miliardów, to o tyle przyrośnie nam dług publiczny i będzie to jeden z najniższych przyrostów, a procentowo bodaj najniższy w ciągu ostatnich 25 lat. Ja osobiście chciałbym, żeby ten dług nie przyrastał, żeby on był minimalny co roku lub nie przyrastał i za kilka lat będziemy dążyć do tego, ale nie od razu Kraków zbudowano. Przejęliśmy najwyższy przyrost długu po naszych poprzednikach. Może
który się podam paraliż. W 2008 roku na początku dług państwa polskiego stały, łączny wynosił 511 miliardów złotych. Po 8 latach ten dług wynosił 888 miliardów złotych, ale do tego trzeba doliczyć 160 miliardów skonsumowanych z OFE, czyli łącznie jest to 1,048 miliardów złotych. Między 511 a 1,048 miliardów złotych jest ponad 100% przyrostu tego długu, czyli w ciągu 8 lat de facto, porównując jabłka z jabłkami, dług urósł o ponad 100%. W naszym przypadku to jest tak, jak gdybyśmy odziedziczyli ten dług 888 i po 8 latach on by urósł o właśnie blisko 900 miliardów. No mogę Państwu powiedzieć, że nic nie wskazuje na to, żeby ten dług urósł o 900 miliardów. W zeszłym roku on urósł o 40 parę miliardów, w tym rocznie o 30 parę, czyli nawet mniej niż 100 miliardów w ciągu 2 lat, a ta dynamika może się jeszcze zmniejszać. A więc dług jest nie tylko pod kontrolą, ale też najwolniej przyrasta proporcjonalnie w ciągu ostatnich 10 lat. Drodzy Państwo, w ramach edycji aktualności dnia wysłuchaliśmy fragmentu konferencji prasowej z udziałem pana wicepremiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju i finansów, który przedstawił wykonanie budżetu do września tego roku. Podkreślił także, że ostatni raz nadwyżka w budżecie była w roku 2007. W tym roku nadwyżka budżetowa to 3 miliardy 800 milionów złotych. Nieznanego pochodzenia, o którym nic nie wiem. Ja jeszcze nie mogę. Drogi Maria, twoje aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria, pana posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budę, polskiego polityka i prawnika. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Panie pośle, Krajowa Rada Sądownictwa stanęła wbrew interesom całego polskiego społeczeństwa, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To w kontekście niepowołania asesorów sądowych z listy przesłanej przez szefa resortu sprawiedliwości. Chodzi o 265 osób w ocenie przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to spowodowane niespełnieniem kryteriów ustawy. No, rzecz zupełnie niebywała. Naprawdę nie spodziewaliśmy się tego, żeby tak wyartykułować swoje interesy korporacyjne, bo no, odczytujemy to jednoznacznie. Tak naprawdę myśmy to podejrzewali, ale że to będzie realizowane z taką stanowczością, to naprawdę nie wiedzieliśmy. Żaden z kandydatów, młodych kandydatów przedstawionych przez ministra nie uzyskał aprobaty Krajowej Rady Sądownictwa. To bardzo hermetyczne stanowisko, bardzo hermetyczne środowisko, które postawiło interes korporacyjny właśnie kosztem obywateli, bo jak przypomnę, że za kilkadziesiąt dni ludzie mogliby już w sądach pracować, rozsądzać sprawy. 265 osób to nie mała ilość, na pewno było to duże wzmocnienie i na pewno by to się przysłużyło szybkości postępowania. Natomiast my zawsze mówiliśmy, że to środowisko jest zbyt hermetyczne i zbyt mocno kontroluje dojście do zawodu sędziego. I ta sytuacja dokładnie to potwierdza. To znaczy, że jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa nie wskazuje tych kandydatów, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa nie przesyła kandydatów do prezydenta, który w tej sprawie ma być tylko notariuszem, to już jest dezaprobata, to już jest kwestionowanie uprawnień ministra w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, nawołują do powoływania sędziów, w których mamy liczbę jedną z większych w Europie, motywując to oczywiście tym, że to rozwoduje szybkości postępowań, a jak my proponujemy, żeby powołać asesorów, którzy by dokładnie tę samą rolę spełniali, bo ja przypomnę, że asesor to jest sędzia na próbę. To jest człowiek, który też sądzi, oczywiście trochę pod nadzorem swoich przełożonych, ale mimo wszystko jest niezależny, niezawisły w tym swoich działaniach i on dokładnie by do tego samego efektu doprowadził. Na stanowisku, że nie asesorzy, tylko sędziowie i sędziowie wskazywani przez nich. Nieprawdopodobny skandal, ponieważ tak daleko się posunąć, ażeby po 265 roku nie znaleźć ani jednego, który w świetle i w ocenie i w mniemaniu
Krajowej Rady Sądownictwa byłby właściwym, odpowiednim, żeby wejść do tego gremium, do tego zawodu, to jest straszne, to jest naprawdę mało powiedziane i nieprawdopodobne jest dzisiaj odbyt społeczny tego. Ludzie dzwonią, pytają, jak to jest możliwe, że żadna z tych osób przedstawionych przez stronnictwa nie jest godna, żeby wejść w to środowisko, żeby sądzić na to dla obywateli, bo mało kto wie, czym się zajmuje Krajowa Rada Sądownictwa i najlepiej, żeby o tym oczywiście nie wiedzieli, ale są zainteresowani tym, żeby postępowanie trwało krócej, aby było niesprawiedliwie w sądach i przechodzili do tego doprowadzić. Nieformowane całkowicie organy, bardzo niesprawiedliwe młodych prawników, a niech ten tylko młodym prawnikiem podjęcają tą drogę, jak do zawodu radcy prawnego. Ja widzę, no jednak to organizacji Krajowej Rady Sądownictwa tych młodych ludzi, którzy się uczyli po 8-9 lat, skończyli krajową szkołę sądownictwa i prokuratury, a dzisiaj mi się mówi, że są niegodni, ażeby spełnienie wszystkich kryteriów formalnych, żeby wejść do zawodu. Bardzo nieuczciwe i nawet w momencie młodych ludzi, a naprawdę chodzi o to, że to oni mogli całym społeczeństwu służyć i sądzić tak, żeby tych zaległości w sądach było coraz mniej. Panie Rzeczy, na pewno to skandaliczne procedury, ale wskazuje on tym bardziej jednoznacznie, że reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest konieczna i to tym szybciej, tym lepiej. Tak, 80% do tej pory było za reformą wymiaru sprawiedliwości, 20% się wahało. Myślę, że po tej decyzji Krajowej Rady Sądownictwa 99% albo 100% będzie za tym, żeby doprowadzić do reformy wymiaru sprawiedliwości. Ja jestem też przekonany, że te negocjacje, które trwają z panem prezydentem, one przyspieszą właśnie w związku z takimi zachowaniami, z takimi decyzjami Krajowej Rady Sądownictwa. To chciało trzeba naprawdę się rozwiązać, powołać na nowo, bo to jest absolutnie niereformowany skład. A te wypowiedzi sędziego Ruszka, który dzisiaj mówi, że do tej pory tego nie podnosił, ale dzisiaj mówi, że ta mała instytucja cesarów jest być może niezgodna z konstytucją, to nieprawdopodobne, bo ja przypomnę, że asesorzy zostali wprowadzeni jeszcze w 2015 roku za rządów Platformy Obywatelskiej. Myśmy ten projekt tylko zmodyfikowali, takie przepisy techniczne wprowadziliśmy, żeby oni mogli wreszcie orzekać. A dzisiaj się mówi, że oni mają jakieś przeszkody w orzekaniu, że to mogą być niezgodne z konstytucją. To jest naprawdę szukanie ostatniej deski ratunku, taki ostatni ruch prawdopodobny Krajowej Rady Sądownictwa i rozwiązaniem i powołaniem nowej na podstawie nowych przepisów. Bardzo przykre i my się naprawdę nie spodziewali, że tak daleko możecie w tej walce naprawdę politycznie posunąć, żeby blokować rozwój wymiaru sprawiedliwości, żeby blokować skracanie kolejek i oczekiwanie Polaków przed sądem. Wszyscy ci, którzy teraz będą bardzo długo czekali, albo długo, chociaż nie sądzą, no już wiedzą, gdzie swoje uwagi kierować. To właśnie Krajowa Rada Sądownictwa blokuje dochód do zawodu młodych ludzi, żeby bardzo ciężko pracowali na swoją renomę, na swoją pozycję w wymiarze sprawiedliwości. Na pewno byliby bardzo dużym wsparciem. Panie pośle, schowaliście w okopach, żeby obronić swoją kasę? No tak to niestety wygląda, ale to już w taki sposób na wprost, bo nawet jeżeli do tej pory trwała taka walka o obronę tych przywilejów, o te kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa, to zawsze to było takie zawoływane i zawsze mówiło się o dobru wymiaru sprawiedliwości. Natomiast tutaj ten ruch, to jest absolutnie wprost dbanie o własne interesy, okopanie się właśnie, tak ojciec powiedział, wokół własnych przywilejów swoich środowisków, bez innego patrzenia na dobro wymiaru sprawiedliwości. Kolejny krok i kolejna bariera, którą przyznali, działają już otwarcie, mówią, że nie oddadzą tych kompetencji, trzeba będzie im je po prostu wyrywać. Tak to niestety wygląda. Chorowa na kasę. Każdy pieniędzy. I to w taki sposób brutalny te pieniądze chciałbym wyrwać, że po prostu komuna wróć. Niektórzy to oskarżają nawet, że ta linia PiS, to ona chce jakby, żeby komuna wróć. Uzupełniać składę. Trzeba pójść do Gierka na grób.
Babierka, na ruch! Trzeba zrobić. Ja sądzę, że niebawem będziemy razem pracować w uzgodnieniach pana profesora Kaczyńskiego z panem prezydentem. Tym bardziej rozumiemy, dlaczego to środowisko krzyczy, że w Polsce łamana jest demokracja, również obawiając się wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Komu nawróć? Absolutnie, szanowni państwo. Komu nawróć? Nas tak naprawdę nie powinno obchodzić to, nie, Nie mogę wykopać na polu, bo nie posadzę.